Dzień dobry Państwu. Zgodnie z zapowiedzią z naszej poprzedniej audycji, spotkania, dzisiaj również o Śląsku, ale o Śląsku przez pryzmat postaci. Książka, która ukazała się już 2 lata temu, napisana przez Józefa Krzyka i Barbarę Szmatloch, Korfanty, silna bestia, pojawia się dzisiaj w naszej audycji Historia z Górnej Półki nieprzypadkowo. Pod koniec sierpnia bieżącego roku pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu przygotowali świetne, znakomite kalendarium rocznic najważniejszych wydarzeń, które będą przypadały w roku 2023. Wśród tych wydarzeń jest również 150. rocznica urodzin Wojciecha Korfantego, który przyszedł na świat dokładnie 20 kwietnia 1873 roku. Urodził się w pierwszym dniu pod znakiem byka. Dlaczego ta książka, choć już nie najnowsza, pojawia się? No, ta rocznica to jedno, ale również we wspomnianym kalendarium Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu przypomina o tym, że polski parlament, a konkretnie Sejm, czyli posłowie, w roku 2022 ustanowił rok kolejny rokiem, którego patronem będzie między innymi Wojciech Korfanty. Obok Aleksandra Fredry, obok Aleksandry Szczerbińskiej, która była żoną Józefa Piłsudskiego, obok również Maurycego Mochnackiego, to właśnie Wojciech Korfanty będzie patronował przyszłemu rokowi. Książka Józefa Krzyka i Barbary Szmatloch już w swoim tytule wskazuje na to, jaką silną osobowością był Wojciech Korfanty. W tej książce mamy wszystkie najważniejsze fakty z jego życia, ale opisane nie naukowym, hermetycznym językiem, ale językiem popularnym, wręcz dziennikarskim, bo i w jednym i w drugim przypadku zarówno autorka, jak i autor to znakomici dziennikarze. Z tej książki możemy się dowiedzieć o wielu mniej znanych wątkach w życiu Wojciecha Korfantego. O tym, że był dyktatorem trzeciego powstania, że był liderem ludności na Górnym Śląsku podczas powstań i plebiscytu, większość osób wie. Ale już na przykład o tym, że 3-krotnie był kandydatem na premiera, na szefa rządu i to właśnie jego nazwisko 17 listopada 1918 roku było głośno wykrzykiwane przez 100-tysięczny tłum idący w ramach pochodu manifestacji narodowej przez ulicę Warszawy. To dokładnie 100 lat temu, w lipcu i w sierpniu 1922 roku, kiedy miał miejsce największy spór, największy kryzys polityczny w II Rzeczypospolitej związany z powstaniem rządu, najpoważniejszym kandydatem na urząd prezesa Rady Ministrów strony centroprawicowej polskiej sceny politycznej był właśnie Wojciech Korfanty. To książka, która pokazuje życie Korfantego na uchodźstwie przymusowym. To książka, która pokazuje również to, jak tragiczny był jego koniec, jego śmierć tuż przed wybuchem II wojny światowej. A kończy się bardzo aktualnie, bo kończy się informacją o tym, że niepodległa III Rzeczpospolita doceniła Korfantego, odsłaniając jego pomnik w 2019 roku w Warszawie. O tym i o wielu innych szczegółach z życia Wojciecha Korfantego w świetnie napisanej książce Korfanty, silna bestia, do której lektury zapraszam Państwa bardzo serdecznie i mówię do zobaczenia.